Chcę najpierw przywitać wszystkich, którzy przybyli na tę modlitwę. Dla nas to jest niedzielna Eucharystia, ale dla nas wszystkich, jak tu jesteśmy, to jest godzina modlitwy o jedność chrześcijan. Już od tygodnia ta modlitwa trwa w naszym rejonie, w naszym mieście i jeszcze potrwa. To jest jeden z naszych tytułów do chluby, czyli przy całej pokorze, że ta modlitwa o jedność w naszym łódzkim rejonie nie może być zamknięta w ramach jednego tygodnia. Chwała Panu Bogu za to. Witam wśród nas najpierw księży biskupów, biskupa Jana Ciślara, biskupa Włodzimierza Jaworskiego, biskupa Semko Korozę, bardzo serdecznie prezbitera, którego tak traktujemy, jakby był biskupem, pastora Leszka Wakułę. Następnie bardzo się cieszymy obecnością księdza Eugeniusza Fiedorczuka, księdza Krzysztofa Łuska, księdza Stanisława Bankiewicza, Jacka Zdrojewskiego. W szczególny sposób witamy, bo po raz pierwszy tu w tym miejscu, na naszej modlitwie, pastor Martę Barkowską z Kościoła Ewangelickiego Reformowanego z Zelowa. Bardzo serdecznie witamy wśród nas. Możemy odstąpić od zasady i raz zaklaskać. Witam też pastora Fryderyka Domorackiego, też Jerzego Wodopianowa. A w szczególny sposób wśród naszych gości chcę przywitać księdza doktora Artura Aleksiejuka, który jest duchownym prawosławnym, jest wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest też wykładowcą, co jest naszą radością, naszej ekumenicznej szkoły biblijnej. Spośród wielu tytułów, jakie mu się przynależą, chciałbym wymienić jeden. Jest też członkiem nowego Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. Bardzo dziękuję Ojcu za obecność i za to, że Ojciec się podjął wygłoszenia do nas homilii po Ewangelii dzisiejszej. Witam też oczywiście wszystkich księży katolickich, witam siostry zakonne, licznie obecne. I wszystkich was, siostry, bracia, a w szczególny sposób witam studentów, dla których zawsze ta Eucharystia jest czasem niedzielnej modlitwy, niedzielnego spotkania. Cieszę się, że jesteście, żeście na chwilę odstawili książki i zrobiliście sobie przerwę w nauce do egzaminów w tej sesji. Dobrze, że jesteście z nami. Przychodzimy na tę Eucharystię modlitwy o jedność z wielkimi pragnieniami, z wielkimi marzeniami, oczekiwaniami, nadziejami. Dzisiaj naprzeciw wyjdzie nam Jezus Chrystus, który w Ewangelii powie: czas się wypełnił, przyszło do was Królestwo Boga. Więc kiedy my nosimy w swoich sercach pragnienia, oczekiwania, nadzieje, On mówi: czas się wypełnił. Obietnice są spełnione. Wszystkie są spełnione. Wszystkie nadzieje, jakie człowiek wypowiadał w pierwszym przymierzu, są spełnione w Jezusie Chrystusie. To wszystko, co Stary Testament zapowiadał, czego ludzie Starego Testamentu oczekiwali,
wszystko jest nam dane. Jest tak, jakby Pan Jezus nam mówił, to, o co się modlicie, jest nam dane. Od 2000 lat jest nam dane. Królestwo Boże przyszło, jest nam dane. Jedność przyszła, jest nam dane. Mamy ochotę zapytać, gdzie jest dane? Jak jest dane? Uderzające jest w Ewangelii świętego Marka, bo dzisiaj będziemy czytać Ewangelię Markową. W 4 rozdziale tej Ewangelii jest Jezusowa mowa o Królestwie Bożym. Mowa w przypowieściach. U świętego Marka składają się na nią tylko 3 przypowieści. Pierwsza jest o siewcy, który sieje ziarno. Druga jest o ziarnie, które owocuje własną mocą. Czy rolnik śpi, czy czuwa, ono rośnie. I trzecia jest o ziarnie gorczycznym. Trzecia przypowieść o królestwie jest o ziarnie gorczycy. Znaczy, Królestwo Boże jest nam dane jak ziarno. Jedność, to, że Pan nas gromadzi jako jeden lud, jest nam dane jako ziarno. To znaczy nie od razu gotowe, nie od razu w pełnym spełnieniu. Jest nam dane w ziarnie, to znaczy w zalążku, to znaczy z ogromnym dynamizmem, z siłą, która jest ukryta w środku. Z nadzieją, że będzie wzrastać, z nadzieją, że wyrośnie wspaniałe i wielkie. Nie? Taka jest natura Bożych darów, że Bóg nam nie daje wszystkiego gotowe, masz. Nie. Bóg nam daje dary w ziarnie, po to, żeby wzrastały, żebyśmy widzieli ten wzrost, żebyśmy widzieli ich dynamikę. Królestwo jest nam dane jak ziarno. Jedność jest nam dana jak ziarno. Gdzie jest posiane? Gdzie jest posiane to ziarno? Wszyscy znamy odpowiedź. Ziarno jest posiane w sercu. W sercu. Chcecie wiedzieć, co się dzieje z tą jednością, która nam została dana? To nie szukajcie dzisiaj dokumentów, jakie zostały podpisane między kościołami. Nie rozglądajcie się za tym, ile jest rozmaitych inicjatyw między kościołami. Jakie są projekty, a jakie jeszcze, a co jeszcze zrobimy wspólnie? Mało, dużo? Nie patrzcie dzisiaj na to. Popatrzcie w serce. I to jest dobre, bo na początku tej modlitwy właśnie to trzeba zrobić. Popatrzcie w serce, co się dzieje z ziarnem jedności, danym, każdemu danym przez Jezusa. Co się dzieje z ziarnem jedności w moim sercu? Może jest jak to, które było posiane na drodze. To znaczy zostało zwiane i go nie ma. Nic się nie dzieje. Może jest jak to, które było posiane na skalę. Natychmiast życie eksplodowało. Bum! Wielka nadzieja. Wyrosło natychmiast. A potem pierwsza próba, pierwsze słońce i uschło. Może być tak ze mną i z moim marzeniem ekumenicznym. Tak może być w naszych kościołach.
tak może być w każdym z nas. Entuzjazm na początku, jedność, będzie pięknie. Do pierwszej próby, do pierwszego złego komentarza na stronie pod twoim tekstem, do pierwszego hejtu, który usłyszysz. Starczy pierwszy trud, pierwsza próba. Co się z tym ziarnem dzieje? Może być jak to ziarno, które zostało zagłuszone przez chwasty. Bo było pięknie, ale nie zawsze jest między nami pięknie. Dzieją się też różne rzeczy. Ale może widzicie w sercu ziarno, które rośnie, które przynosi plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Może widzicie to ziarno jedności dane wam w serce przez Pana. Jak się mnoży, jak przynosi 100 takich jak ono samo. Czas się wypełnił. Królestwo jest nam dane. Jedność jest nam dana. Kiedy będziemy o nią natarczywie wołać w tej modlitwie, w tej Eucharystii, to pamiętajmy, że tak naprawdę modlimy się o to, żeby to, co nam Pan dał, w nas rosło. Nie modlimy się o to, żeby przyszła jedność. Bo ona już przyszła w Jezusie Chrystusie. 2000 lat temu została dana. Obietnica jedności jest spełniona. Problem nie jest w tym, że jej nie ma. Problem jest w oporze, jaki my stawiamy jedności. Nie, problem jest w oporze, jaki my stawiamy temu ziarnu. Że ono nie może w nas rosnąć tak, jak Jezus tego pragnie. Do plonu 30, 60 i 100-krotnego. Niech ta otwierająca myśl poprowadzi nas teraz chociaż przez chwilę do rachunku sumienia. Powstańmy, stańmy przed Panem, który jest siewcą słowa, jest siewcą jedności, jest siewcą Królestwa Bożego. I zapytajmy się, co z tym siewem dzieje się w nas. Przyjrzyjmy się temu ziarnu jedności posianemu w naszych sercach. Na jakie losy to ziarno skazaliśmy w naszym życiu.